Zapraszamy Was na Kocią Ścieżkę, czyli wyprawa po znanych i nieznanych miejscach miasta Trzebnicy. Ze mną jest Ignaś, Mikołaj, Aria oraz kot Mruczysław. A ze mną jest super kot! W domu narysowaliśmy trzy obrazki, wrzuciliśmy je do skrzynki i teraz wyobraźcie sobie, że super kot je wyciągnie i na wskazany adres wyśle do nas kaczety z Mieny Trzebnica. Trzebniczek. Trzebniczek trzyma w pysku akt nadania praw miejskich, które miasto uzyskało w 1250 roku. Znajdujemy się przed wejściem do Gminnego Centrum Kultury i Sportu, gdzie znajduje się sala widowiskowa, sala kinowa, art-kawiarnia oraz pracownie artystyczne. Znajdziemy tutaj kota, a w zasadzie koty numer 4 Bonifacego i Filemona, bohaterów bajki znanej wielu pokoleniom. Ja tu widzę ogromny potencjał, żeby stworzyć niesamowite graffiti czy murale. Trzebnicy artyści, zróbcie coś z tym. Kocia Ścieżka prowadzi przez Park Solidarności, a tutaj mnóstwo atrakcji dla dzieci. Chłopaki są już na placu zabaw, chodźcie. Poznajcie Gaję i Zdrojka. Dwa koty, które powstały na ścieżce zakochanych. Wyobraźcie sobie, że w 2017 roku przeprowadzono renowację trakcji kolejowej, wąskotorowej i na jej miejsce utworzono Aleję Zakochanych. Przed nami kolejna atrakcja, mostek, na którym zakochani mogą wieszać kłódki. Chodźcie. To jest kot Zdrojek numer 7. Bawi się kulką do skłosza. Trzy stawy, wyspa i piękne alejki położone obok lasu bukowego. Właśnie wchodzimy do najbardziej malowniczego miejsca w Trzebnicy. Mimo że pogoda dziś nie pozwala nam cieszyć się pięknymi urokami tego miejsca, tu kiedyś znajdowało się uzdrowisko na przełomie XIX i XX wieku. Za mną czeka na nas kot. Kot, który się nazywa... Jarosław! Nie Jarosław. Kot... Stawcio! Kot Stawcio! Teraz jesteśmy przy akwaparku. Znajdziemy tu 9. kota, Aquariusa. Przed nami ostatnie, a zarazem pierwsze koty, od których wszystko się zaczęło. Kociogórek i Lubuszka rozpoczęły kocią ścieżkę. Co? Jutro kolejny dzień, kolejna przygoda. Wrażenie to, że przejechaliśmy 7 km i prawie 3 godziny.